Będzie ono hucznie obchodzone. Tego dnia szkoły, urzędy i sklepy są zamknięte, a Amerykanie spędzą go na organizowanych z tej okazji pokazach fajerwerków, paradach i festiwalach muzycznych. Wiele osób też wykorzystuje przedłużony weekend na wyjazdy lub odwiedziny wśród rodziny czy przyjaciół. Święto, przypomnijmy, upamiętnia ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii. To był 4 lipca 1776 roku. Tegoroczny Dzień Niepodległości będzie okazją do odnowienia poczucia wspólnoty w podzielonym społeczeństwie, żyjącym rzecz jasna w cieniu rozpędzonej kampanii przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. W rytmie dnia w Polsat News czas na sport z Karoliną Szostak. Dzień dobry, Karolino. Karolina będzie mówić między innymi o naszym polskim tenisiście. Są małe problemy, ale wszystko wskazuje na to, że zostaną one rozwiązane. Tak czy siak sport za chwilę w rytmie dnia w Polsat News. Zatem o tenisie rozmawiać będziemy. No wszyscy kibicujemy, wszyscy trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że wszyscy też trzymać będziemy przed telewizorami kciuki za polskich sportowców. O tym wszystkim w rytmie dnia w Polsat News, bo już za chwilę sport. Nieprawdopodobne. Nie ma nic lepszego niż odrobina delikatności.